Gdzie jest mój sos? Czy ja wyglądam, jakbym jadł sałatki? Kutnie się na skuterze? Musimy jeszcze raz rachunek przejrzeć. Ja nie mam na to czasu. My też nie mamy na to czasu. Musimy ciężko pracować. A to wasza wina, że strzeliliście zamówienie. Właśnie. Znowu przerwa niechciana. Po co przerwy komuś? Chcę już za biurko wrócić. Dobra. No. Dzięki, ziomek. Następnym razem pomieszaj surówki. Kochajcie. Ty, jakie na jutro? To mam iść na dzisiaj, rozumiesz? Wiesz, dla kogo pracuję. To jest naprawdę porządny facet. No, uczciwy gość. Jest najlepszym pracodawcą, jaką miałem i nie pozwolę, żebyś to zepsuł. Ty, to dobra, ja kończę, bo mam tę słabą baterię. Rafał. Mówiłem, że elegancki ubiór jest mile widziany w naszej firmie, ale chodziło mi bardziej o dżinsy i koszulę. Nie no, szefie, po prostu mam dzisiaj ślub brata pod Warszawą i musiałem się przebrać, żeby oszczędzić czas. I tak będę musiał od razu po pracy pędzić do samochodu i jechać szybko, żeby zdążyć na ceremonię. Taki pośpiech jest niedopuszczalny, może kosztować ci albo zdrowie, albo życie. No, leć już na wesele. Bardzo dziękuję, naprawdę. Odpracuję to w przyszłym tygodniu, obiecuję. Pozdrów brata, fajnie, że mnie zaprosił. Mogę pozdrowić, ale nie ma żadnego ślubu. Wystarczyło wyjąć smoking z szafy i mam pół dnia wolnego. Nice. No ja muszę kombinować. Dobra, czas wracać do pracy, nie? A ty co, nie idziesz? Nie, ja jeszcze sobie kawkę dokończę. Tylko korzeni nie zapuść. Dobre! O, bardzo dziękuję. Jeszcze mam tylko jedno pytanie, wie pan, mam uczulenie. Czy ta potrawa może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych? Nie. Super. A seler? Nie. Soja? Nie. Szpinak? Nie. O, super, no mamy to za sobą. Jeszcze tylko alergeny wziewne. Wie pan, bo jestem uczulony na leszczynę, olchę, topole, bóg, brzozę, jesion i dąb. Czy może mijał pan któreś z tych drzew jadąc tutaj? Hej, stary. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, stary, ale proszę, nie mów nikomu. Naprawdę, nienawidzę. Ty to tym czuło, nie? To za życie mówisz. Tak, ale poczekaj, nienawidzę tego składania życzeń, stania, jak wszyscy śpiewają. Proszę, nie mówcie nikomu, dobra? Ale dziękuję. Dobra, dziękuję. Słuchajcie, stary, chwała urodziny! 100 lat, 100 lat! Godzina przerwy z powietrza. To co, jeszcze po jednym? Czemu nie? Wiesz co, Rafał? Właśnie tego mi było trzeba. Kogoś, kto mnie w końcu wysłucha. Tak od początku do końca. Jesteś wspaniałym facetem. Dziękuję ci bardzo za to. Co? Do 3 razy sztuka. No, lepiej teraz sobie, wiesz, na zapas zapalić, niż ciągle wychodzić. ASAP, ASAP! Przecież mówiłem, zaraz deadline będzie! Rób beka! Bąbelku, fajnie, że możesz sobie tak pracować w domu. Bąbelku, mamy domowy internet od plusa, mogę spędzać z tobą jeszcze więcej czasu i przy okazji pracować. Zrobisz mi chrybotki, delfinku? Jasne, kocham cię, Bąbelku. A, SAP, to miało być B! Jak to nielogiczne? To co? Co nas nie zabije? To nas... Poszukiwany 50-letni mężczyzna, łysy, z protezą nogi. Przyjąłem. Ty, trzeba je, wiesz, wylegitymować, no, sam słyszałeś. Też tak myślę. Nie możemy nie brać pod uwagę, że nasz poszukiwany mógłby być mistrzem kamuflażu. Albo kosmitą, który jest kameleonem, który zmienia postać. Z protezą, tak jak mówił komendant. Czyli zamieniły protezę w prawdziwą nogę. Bo są kameleonami. Chorzy obcy, choć jest prawdziwy. Kurde, no miałem to wysłać na dzisiaj. Dobra, dzisiaj jest do 24. No, w sumie 24 to nikogo nie ma u klienta. Przez weekend też nie pracują. A, no to poniedziałek, gdzie... Poniedziałek 12. Co ty robisz? Miałeś to dokończyć. Sprawdzam tylko, jak wygląda bez koszulki. Oczywiście w celach sportowych.
Znowu sprawdzasz swojego ulubionego bohatera, swojego ulubionego serialu bez koszulki. Znowu. Nie znowu, bo wtedy się cięło. A teraz mam światłowód od plusa i mogę to robić bez przeszkód po raz pierwszy. Zresztą zobacz, jak on wygląda. Wysłać ci jakieś screeny? Nie, dzięki. Zrobię zdjęcie. Szefie. Mój. Zapisz. Ofiara miała przy sobie spinkę do mankietu. Robiona na zamówienie, jeżeli się nie mylę. Ta. Firma Pawłowski, Rudnicki. Mam to, ale proszę spojrzeć na to. Znalazłem w kuchni. Nowa pizzeria na Grochowie. Frutti di mare tańsze od 4 sery? Musimy to sprawdzić. Wiesz co, młody, cholera jasna. Zaryzykuję, zaufam tobie. Mam nadzieję, że dobra, bo jestem już naprawdę głodny. No, ja też to. Poczekaj. Filip! Halo, szefie. Przepraszam bardzo, że nie przyszedłem dzisiaj do pracy, ale rano jak byłem z psem, to on mi uciekł. Jestem teraz w parku z kolegami, no i od rana go szukamy. Bardzo przepraszam. Rafał, spokojnie. Pies jest jak członek rodziny. Doskonale to rozumiem. Szukaj tej znać, jak ta sprawa się wyjaśniła. Powodzenia. Naprawdę, szefie, bardzo dziękuję. Odrobię to w następnym tygodniu. Dobrze, że jestem internet LTE od plusa, bo szef nigdy by nie uwierzył w tę ściemę z psem. Panowie, mamy weekend! Dzień dobry. Szefie, ja mam taką prośbę. Czy mógłbym dzisiaj wyjść z pracy troszeczkę wcześniej? No bo jest taki ważny dla mnie protest obywatelski, no i chciałbym wziąć udział. Oczywiście, idź. Nie wiedziałem, że nasi pracownicy angażują się w sprawy lokalnej społeczności. Brawo. Przeciwko czemu ten protest? Ja jestem członkiem grupy biegaczy miejskich Halux i walczymy o to, żeby wewnątrz ścieżek rowerowych utworzyć specjalną strefę właśnie do biegania. Chcemy być traktowani tak samo jak jednoślady. Szefie, nie mogę się przyjść do roboty naprawdę. Lekarz mi zabronił. No, mam zapalenie otrzewnej. Zapalenie otrzewnej mówisz? No, wszystkie objawy mam. Ciężki stan ogólny, mam silne bóle brzucha o lokalizacji, charakterze zależnym od czynnika sprawczego. Objawy otrzewnowe. Nudności, wymioty, zdęcia brzucha, spadek ciśnienia tętniczego, kompomocz, bezmocz. Też wiem, co to Wikipedia. Ciekawe skąd ty, chamie brudny, jak gdzieś nigdy w życiu nic nie przeczytał. Nie rozłączyłeś się. Nie, szefie, to też z Wikipedii czytałem, a się złożyło. To proszę podać mi numery rejestracyjne pana auta, to zarezerwuję miejsce w parkingu podziemnym. Spokojnie, dam sobie radę, znajdę coś niedaleko. Jest pan pewien? To jest centrum, godzina 15. Może być problem z miejscem parkingowym. Nie trzeba, naprawdę. Do zobaczenia. Dobra, jest 13:30, czyli muszę już wyjść. Będę jechał tam pół godziny. Pół godziny będę szukał też miejsca parkingowego, które będzie pewnie kilometr dalej. Będę szedł z samochodu na spotkanie 15 minut. Spotkanie skończy się jakaś 15:30, pewnie, więc nie opłaca się już wracać do firmy. Fajrant.